Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Tajemnica Najświętszego Oblicza. Mimo iż to sam Chrystus ujawnił, że adoracja Jego Najświętszego Oblicza jest największym nabożeństwem, większość pobożnych katolików do dziś nigdy o nim nie słyszała. Co znamienne, Chrystus wskazuje, że to nabożeństwo jest związane z wielkim odkupieniem, najszlachetniejszym i niezbędnym dziełem naszych czasów. Ostrzega jednakże, że szatan wykorzysta wszelkie środki, jakie ma w swojej mocy, aby unicestwić to dzieło, co może być powodem jego współczesnego zapomnienia. Przez kilka dziesięcioleci po natychmiastowym zatwierdzeniu dla całego świata przez papieża Leona XIII w roku 1885 nabożeństwo do Najświętszego Oblicza było podstawą największych cudów w historii Kościoła i było równie dobrze znane jak nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chrystus zresztą objawił, że nabożeństwo do Najświętszego Oblicza wypływa z nabożeństwa do Jego Najświętszego Serca. Jedno uzupełnia drugie. To dzięki Najświętszemu Sercu człowiek ma wysławiać święte imię i majestat Boga oraz zadośćuczynić za współczesne przewinienia przeciwko trzem pierwszym przykazaniom. Według Chrystusa te zniewagi ranią Jego serce bardziej niż inne i odnawiają rany na Jego obliczu, który jest godłem samego bóstwa. Co więcej, Chrystus objawił to nabożeństwo jako jedyny środek przebłagania Jego Ojca, a także jako największą pociechę dla Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi. Nasz Pan pragnie, aby w istocie serce Jego Matki mogło dostąpić zaszczytu oddania tego dzieła zadośćuczynienia Jego Królestwu jako nowa obietnica miłosierdzia, jako że jest ono konieczne i związane z tak wielką chwałą dla Boga. Podkreśla przy tym, że Najświętsze Serce Jezusa oraz serce Jego Matki nigdy nie powinny być rozdzielone. Ponadto wysławiać i błogosławić imię Ojca, a tutaj przedmiotem uwielbienia będzie zranione oblicze Chrystusa, to oddawać cześć tym sercom, świętemu sercu Jezusa i niepokalanemu sercu niepokalanej Matki. Ponadto wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w nabożeństwie wynagradzającym do Najświętszego Oblicza, proszeni są o pozdrawianie Najświętszej Dziewicy jako Matki Bożej od świętego imienia Bożego. Wreszcie, odnosząc się do roli Maryi w dziele wynagradzania, koronka do Najświętszego Oblicza, która jest najskuteczniejszym narzędziem duchowej w walce z komunizmem, zawiera siedmiokrotne wypowiedzenie chwała Ojcu na cześć siedmiu ostatnich słów Chrystusa oraz siedmiu boleści Maryi. Walka z komunizmem jest myślą przewodnią tego nabożeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do przewinień przeciwko pierwszym trzem przykazaniom, za które człowiek jest wezwany przez Chrystusa do zadośćuczynienia. Chodzi o bałwochwalstwo, bluźnierstwo i bezbożność. W rzeczy samej komunizm jest nieludzki, przeciwny rodzinie i Bogu, ponieważ uderza w sam obraz Boga w człowieku, niszcząc ludzką godność poprzez unicestwienie wolności i łamanie praw jednostki, podkopując podstawową komórkę społeczną, jaką jest najbliższa rodzina, i depcząc religię
a przede wszystkim zaś katolicyzm. W rzeczywistości jest w dużej mierze odpowiedzialny za wielką liczbę katolickich męczenników, począwszy od XIX wieku większą niż we wszystkich poprzednich stuleciach razem wziętych. Wyraźnie ateistyczne i bluźniercze podstawy czynią komunizm bezprecedensową zniewagą wobec majestatu Boga. Tragiczne jest to, że myśl komunistyczna przeniknęła do niemal wszystkich aspektów naszego współczesnego świata kultury i polityki, jak również, co jest bardzo prawdopodobne, do samego Kościoła katolickiego. Jego mniej brutalne formy stopniowego niszczenia Kościoła od wewnątrz funkcjonują pod postacią relatywizmu moralnego. Dziadkiem tych ideologii jest modernizm, według świętego papieża Piusa X, zbiór wszelkich herezji. Przestrzega on przed jego ateizmem i zniesieniem wszelkiej religii poprzez zrujnowanie od środka. Te filozofie przeczą prawu naturalnemu i odrzucają transcendencję Boga, stawiając w jego miejsce człowieka czyniącego siebie Bogiem, decydującego o własnej prawdzie, moralności, a nawet rzeczywistości. Komunizm, wykorzystując techniki modernizmu, gdy nie niszczy wprost i otwarcie Boga, rodziny i człowieka, dąży do unicestwienia od wewnątrz wszystkiego, co trwałe, a zwłaszcza katolicyzmu. Rzeczywiście, można powiedzieć, że Kościół jest dla Chrystusa tym, czym komunizm dla antychrysta. Chrystus objawił, że zniewagi przeciwko bóstwu ukazanemu przez Najświętsze Oblicze są zniewagami przeciwko obliczu Kościoła, czyli przeciwko jego doktrynie, tak jak wszelkie bluźnierstwa znoszone przez Kościół są odnowionymi ranami na obliczu Chrystusa. W nabożeństwie do Najświętszego Oblicza Chrystusa Chrystus prosi, aby bracia w Chrystusie uczestniczyli w bezpośrednim, nowoczesnym sposobie przeciwstawiania się śmierci i ciemnościom towarzyszy w Antychryście, przywracając masom życie i światłość oraz odnawiając oblicze Chrystusa w człowieku. Bóg wzywa współczesnego człowieka do walki z komunizmem z pomocą Najświętszego Oblicza i włączania się do duchowej walki epoki, ponieważ wedle orędzi Chrystusa w żadnym innym czasie nieprawość nie osiągnęła takiego stopnia. W związku z powyższym celem, jaki przyświecał księdzu Lawrensowi Carneyowi przy pisaniu tajemnicy Najświętszego Oblicza, było stworzenie armii, która pokona komunizm, zły elitaryzm we wszystkich jego formach, używając metod zalecanych przez samego Boga, a wskazanych w objawieniach dotyczących nabożeństwa do Najświętszego Oblicza. Wskazuje arcybractwo Najświętszego Oblicza jako nadprzyrodzony oręż, który niebo dało człowiekowi do pokonania swoich wrogów. Ksiądz Carney wzywa członków arcybractwa do codziennego odmawiania różańca świętego i modlitw z nabożeństwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, szczególnie zaś koronki do Najświętszego Oblicza ułożonej jako egzorcyzm do walki z komunizmem, który objawia się pod różnymi nazwami w różnych epokach, by dopasować się do kaprysu chwili. Ksiądz Carney przypomina czytelnikowi, że w Piśmie Świętym Bóg raz po raz nagradza tych, którzy zwracają się ku Jego obliczu i karze tych, którzy się od Niego odwracają.
Bóg nakazuje cześć i błogosławi tych, którzy wynagradzają za brak czci. Zadośćuczynienie jest lekarstwem na największe grzechy, te, które bezpośrednio atakują bóstwo, sprowadzają karę od Boga, chyba że zostaną wynagrodzone, a tym samym zaspokoją sprawiedliwość Boga za grzechy popełnione przeciwko Niemu. Potrzebne są głosy, aby pomścić zniewagi wyrządzone boskiemu majestatowi. Dlatego ksiądz karny zwołuje bataliony wynagradzających, bo jak objawił Chrystus, im większa armia Boga, tym słabsza armia szatana. Wspomina, że zgodnie z zapisem w 26 rozdziale Księgi Kapłańskiej otrzymują wiele łask ci, którzy przestrzegają Bożych przykazań, zwłaszcza tych dotyczących okazywania właściwego szacunku należnego naszemu Panu. Jeśli jest 5 bogobojnych, ścigać będzie całą setkę, a jeśli jest ich 100, ścigać będą 10 000, choć mając na względzie pełnię objawienia znajdującego się w Nowym Testamencie, celem staje się nawrócenie, a nie śmierć. Podobnie jest to jasno wyrażone w objawieniach dotyczących nabożeństwa, w których Chrystus stwierdza, że ramiona Jego wrogów zadają śmierć, ale Jego ramiona przywracają życie. Jednocześnie w odniesieniu do Nowego Testamentu ksiądz karny zauważa, że współczesna kara za brak poszanowania Boga jest surowsza, bo ludzie dzisiaj wiedzą więcej niż w czasach Starego Testamentu. Pozostaje jednak nadzieja, bo Chrystus opisał nabożeństwo do Najświętszego Oblicza jako najpiękniejsze dzieło pod słońcem. Ta piękna tajemnica Najświętszego Oblicza jest dla nas pewnym ratunkiem z opresji. Ofiarowanie Ojcu poranionego oblicza Chrystusa, Jego zasług i miłości, jako wynagrodzenie za brak poszanowania, uwolni człowieka z uścisku jego wrogów. Potrzeba, aby dusze oddane Najświętszemu Obliczu włączyły się do tej walki, która według papieża błogosławionego Piusa IX ma na celu ratowanie społeczeństwa. Bóg bowiem obiecuje, że to nabożeństwo pokona komunizm i przyniesie zbawienie masom. Dzięki dogłębnej znajomości Pisma Świętego, jak również badaniom nad postaciami świętych i historią tego nabożeństwa, ksiądz karny tworzy dla swojej analizy wyraziste, całościowe ramy, ma głęboko wnikliwy, a jednocześnie odświeżająco bezpośredni styl pisania. Jako kapłan z głębokim współczuciem i nieustępliwym, żarliwym zaangażowaniem stawia czoło duchowej deprawacji współczesnego świata. Daje temu dowód, wyprawiając się pieszo na ulice miasta, dając świadectwo swojej wierze strojem, sutanną i koloratką, modląc się i rozmawiając ze świeckimi, by zdobywać duszę dla Boga. Jeszcze większą wartość dla zbawienia ma jego rola w kierowaniu Ligą Świętego Marcina, pobożnym stowarzyszeniem promującym wstępowanie do Bractwa Różańcowego oraz Arcybractwa Świętego Oblicza, które modlą się o zakończenie plagi rewolucjonistów. Aktywność w tym stowarzyszeniu, połączona z wezwaniem do działania w tajemnicy Najświętszego Oblicza, nakreślają strategię mającą na celu znalezienie najskuteczniejszych środków, którymi ludzie mogliby wypełnić to zadanie i odzyskać Kościół oraz czasy obecne dla Chrystusa. Kochani, zagłębimy się więc
w to, czym jest to nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Jezusa. Poznajmy je lepiej. W następnych odcinkach będą dalsze zagłębienia się w treść Najświętszego Oblicza, w Jego tajemnicę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.